Że ostatni sparing przed ligą, wynik chyba bardziej cieszy niż gra. Jak trener się zapatruje na to? No dokładnie, no, nie było to dzisiaj wielkie widowisko w wykonaniu naszym. Natomiast no, ja się cieszę z jednej rzeczy, że mogliśmy dzisiaj rozegrać ten ostatni sparing na bardzo dobrej, mówię, murawie, bardzo dobrym boisku. Wydaje mi się, że temperatura też była no, dobra do gry. Natomiast, no, tak jak pan powiedział, no, zabrakło samej takiej czystej gry, gdzieś tam płynności. Były momenty dobre, były momenty słabe. Cóż, mamy tydzień do ligi i teraz już pełna koncentracja i takie bezpośrednie przygotowanie do meczu mistrzowskiego. Trochę na regeneracji w tym tygodniu, bo mówię, no, kadrę mamy, jaką mamy pod względem ilości zawodników i musimy sobie z tym poradzić. Natomiast na pewno, co trzeba powiedzieć, to jest potencjał w tym zespole i nawet jeżeli dzisiaj ktoś zagrał poniżej jakichś tam swoich oczekiwań, to tak jak powiedziałem, mamy tydzień czasu na wyprostowanie tych spraw, na dojście do pełnej takiej formy i czeka nas, mówię, trudny ten początek, ale już nie z takich sytuacji wychodziliśmy. Ja wierzę w ten zespół i będzie dobrze. Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, czy już możemy powiedzieć, że ta kadra, która dzisiaj wystąpiła, to już jest kadra na rundę jesienną, czy jeszcze może? To jest tak, no, mamy, mówię, tydzień czasu i jeszcze się może wszystko tutaj, różne rzeczy mogą się zdarzyć, natomiast no, mogę powiedzieć, że w 95% to już jest ta kadra, no bo mówię, zostało tydzień do ligi i tutaj już prochu nie wymyślimy, choć okienko transferowe jest otwarte jeszcze przez dłuższy okres, także obserwujemy rynek, też znamy swoje możliwości. No i się trzymamy tego, co po prostu, na co nas w tym momencie stać i tak to jest. No.